No to bierzemy na warsztat Fres. Fres FI20, tak? To jest FI20. No to sprawdź, na pudełku masz. Przechodzimy sobie do pozycji narzędzia, tak? Fres 20? 20. Dokładnie, na pudełku sprawdzono. FI20, średnica. Wchodzimy sobie w pozycję narzędzia, wchodzimy sobie w pozycję Fres. Prawa mysz, zmień nazwę i wpiszemy sobie 20. Zobaczmy, czy taki kod nam przyjmie. Przyjęło, to znaczy, że jest wolny. Idziemy dalej, wpisujemy w opisie Fres 20. Idziemy dalej, w jakiej pozycji chcemy go mieć? Jakieś propozycje? Czwórka. Czwórka, czwarta pozycja w magazynku jest wolna. Wpisujemy czwórkę. Idziemy dalej. Średnica. Jaka jest średnica frezu 20? 20. 20. Można to zmierzyć, bo tutaj wpisujemy wartość rzeczywistą. Ona może delikatnie się różnić od wartości nominalnej, no ale przyjmijmy na razie póki co, że to jest 20. Aha. Wpisujemy hasło. Hasło. Machine data. Cyk, cyk. Kudeczka. User admin. User admin, no? Ok, poziom 7. Wrzucamy w dół. Idziemy teraz sobie z powrotem tutaj. I co my tu mieliśmy wpisać? Średnica. Średnica 20. Średnica 20, 20, ok, idziemy dalej. Wysokość, wysokość musimy zmierzyć suchmiarką. Jakbyś mógł zmierzyć i mi podać? Od stożka, na stożku jest 0. Dobra, zmierz miarką. Wedle producenta 42? Przewodę pana. Wysokość? 58. 58 mm, tak? Tak. Dobra, jeżeli tak zmierzyłeś, tak będzie, to sprawdzimy sobie później na szkle, czy aby na pewno się nie pomyliłeś. Obroty. Frezy mają 12 tysięcy. 12 tysięcy, czyli prędkość, a właściwie obroty największe. 12 tysięcy ta maszyna ma, tak? Idziemy dalej. Te pozostałe parametry na razie nas nie interesują. Zapisujemy. Czyli mamy opisany Fres. Tutaj. Narzędzia. Jakieś pytania? Wszystko jasne? Ten sam Fres musimy opisać jeszcze w iCamie, więc zaraz sobie przejdziemy do iCama. Z tymi samymi parametrami, zwłaszcza obrotami. RPM, tak? Obroty. Stop.